Siemanko nerdowie, siemanko widzowie, z tej strony burmistrz Błażej. Witam was ponownie w kolejnym odcinku z San Warzywo Cities Skylines 2. Na początku oczywiście dziękuję wszystkim za aktywności pod poprzednimi filmami. Super komentarze zostawiacie, lajki zostawiacie, możecie to uczynić również pod tym filmem. Zachęcam was również do korzystania z linków afiliacyjnych do Eneby. Możecie dostać tam gry dużo taniej niż na Steamie. Między innymi Cities: dwójka taniej o 9 dych w porównaniu do Steama. Myślę, że warto. A teraz zaczynamy już kolejny odcinek i my sobie ostatnio zbudowaliśmy tutaj tą kurzą fermę. I nam tu pracuje na razie 15 osób na 23. Oczywiście ta ferma będzie się powiększać i upgrade'ować z czasem. Więc my wprowadźmy tu kolejnych mieszkańców do tego jakże bardzo pomysłowego, w ogóle nie prostokątnego miasta. Tu widzimy, że już plują japę nam o podatki czy coś. Zobaczmy, co tu się dzieje, co oni tu by chcieli mieć. Wysoka przestępczość. No my byśmy mogli policję do miasta wrzucić, jeśli jeszcze tego nie zrobiłem. A raczej nie zrobiłem ostatnio. Tak, dobra. Dajemy policję. Gdzie ją postawić? Tam mieszkają sobie też ludzie. Spory zasięg ma policja. Dobra, to czyli tu jak będzie, to będzie git. Tam się na zielono zaświeciło nam. Dobra. Sięga tu do nich? Sięga. Sięga, dobra, fajne. Mamy policję, co by nie pruli japy. Jak możecie zauważyć, pojedyncze domki drą o podatki. Często to jest właśnie spowodowane tym, że czegoś po prostu w mieście brakuje. To nie jest tak, że oni się drą tylko dlatego, że te podatki faktycznie są za wysokie. Jak się okazuje, oni są w stanie wpłacić mieszkańcy wyższe te podatki, jeżeli wszystko w mieście jest w porządku. Także, czy my tu przemysł potrzebujemy dobudować? Mamy prawie 800 mieszkańców. Dobra, lecimy. Dajemy tu kolejne. Jest zaznaczanie moje ulubione. Dobra. I tak, mieszkania w strefie fabrycznej. No, świetny pomysł. No, super. Po prostu geniusz. Dobra, budujemy fabryki kolejne, bo w sumie zerknijmy, jak bezrobocie wygląda. Może 0% bezrobocia, 897 miejsc pracy. Dobra, niech jest ta jedna fabryka na razie. Jak ona się wybuduje. Bo ja widzę, że jakieś sklepiki są potrzebne. A jak my byśmy się tutaj na przykład oprócz tamtego wjazdu jeszcze tu połączyli z autostradą. Czy to by było fajny pomysł? Tylko kurczę. No jest Lipton trochę. Z jednej strony jest trochę Lipton, bo nie mam jeszcze autostrad dostępnych, chyba że wybadam. Mogę autostrady wybadać. Służby miejskie może zróbmy. Drogowe znaczy się. I zróbmy sobie autostrady. Bo tą autostradę sobie poszerzymy do trzech pasów. Tu oczywiście w momencie, w którym idzie to zrobić, damy sobie po trzy pasy w jedną stronę. Ja bym tak wolał. Tylko żeby właśnie środkowo poszerzyć. Elegancko są tu poszerzenia w tej grze zrobione. Nie są takie klocowate jak w starych Citiesach. Pamiętacie, że jak się drogę poszerzało, to zaraz pół kilometra szerzej było. Tylko tak delikatnie to jest zrobione. Fajnie. Teraz ja widzę, że mi się tu na pewno jeszcze poszerzenie drugie zmieści. Tylko ja chcę to wypośrodkować. Chyba tak by musiało być, nie? Pyk. Jezdny nie tak, no kurka! Mogę to przesunąć? Nie mogę. Kurde! Rób tak jak chciałem. A ogólnie odwracanie kierunków drogi w porównaniu do Cities 1 się zmieniło. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, w Cities 1 jak chcieliście odwrócić sobie kierunek, to prawym się klikało na ulepszaniu drogi i się tylko odwracało. A teraz przytrzymujecie przycisk lewy i po prostu odwracacie w tą stronę, w którą chcecie, żeby droga była. Patrzcie, widzicie, w lewo przesunąłem i już mam odwrócone. I teraz w prawo to samo. I żeby całościowo sobie ulepszyć, to tak musicie przesunąć po całej drodze, nie? Jak chcecie, żeby. Ja teraz ulepszam akurat. Dobra, mamy tu potrójny pas, bo to może być za jakiś czas potrzebne, bo miasto będzie rosło oczywiście. I w jakimś sensownym miejscu sobie teraz jakąś intersekcję wrzucić, tylko cię. Kurczę, ja węzłów nie mam jeszcze. A mogę węzły odkryć? Nie mogę, 4 punkty potrzebujemy na węzły. No to nie zrobimy dziś węzła, chyba że sam jakiś wyprodukuje, ale to może być dużo bawienia się.
Może spróbujemy coś zrobić, ale to by musiał być tak, wjazd tu. Ląd chyba też jeszcze nie mam, mam ląda. Aha, tylko że tu ląda się po chińsku buduje. One się tylko dołączają do skrzyżowań, a w powietrzu nie będę mógł osobno zbudować, tak jak w Citiesach ląda nad autostradą. I to jest pewien problem, wam powiem, że takiego czegoś nie idzie zrobić. To jest pewien problem. Też w sumie na takie małe miasto, czy już drugi wjazd? Nie, my się tym zajmiemy, wiecie, jak odblokuję intersekcję. To wtedy ja będę wiedział, co tu kombinować. Tymczasem oni potrzebują pracy? Co się dzieje? Jeszcze raz zerknijmy. Nie, no są zatrudnieni. To powprowadzajmy mieszkańców. Co my mamy za strefy jeszcze dostępne, mieszkalne? Średnia gęstość zaludnienia. To może gdzieś się wciśniemy z tym już tu po drodze. Tu by były małe domy. Kurczę, jak ta mapka wygląda, żeby nam się syf nie robił. I w którą stronę zanieczyszczenia się przesuwają w ogóle? W tą, dobra. Przesuwają się zanieczyszczenia w tą, czyli tu fabryki mogłyby być, natomiast miasto w tą stronę byśmy budowali w takim razie. To może już za autostradą tu coś stworzymy. Stwórzmy coś za autostradą, dajmy tu szerszą drogę. Martwi mnie, że nie ma tego przyciągania do tej linii autostrady. Tego, to mnie martwi strasznie. Także strasznie ciężko się bez tego buduje. Po prostu na oko trzeba tu celować, jak to ma wyglądać. A ja tego nie lubię strasznie. No i co, jak to ma być teraz? To jest niby prosto tu. Czemu to robi od razu? Chyba powinno skręcać, nie? O co chodzi? Kurczę. Dajcie mi budować po ludzku w tej grze. Może przyciąganie wyłączę, bo za mocno odlatuje, dobra. To mi się w tej grze nie podoba, że nie ma tej linii pomocniczej do przyciągającej do autostrady, żeby to jakoś elegancko zrobić. Zważywili to według mnie. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Bo mi tego brakuje. Serio. Muszę bez przyciągania tak mniej więcej budować. Dobra, niech to jest. No kurde, co z tym gardłem znów. Dobra. I tu sobie w górę damy już mniejsze drogi. Co tu zbudujemy? Jakieś osiedle śmieszne. Dajmy na to. Myśmy zrobili sobie tak 4x4. Już jest zwarzywione kratka, nie? Już się zaczyna. Warzywo kratka. O, a nie, bo tu akurat zakręt jest, dobra. To tam to jest ok. Dobra, a tu damy w linii prostej i zobaczymy, co nam tu za kształty wyjdą. Sobie po prostu tak damy. Tu będzie trzeba prądy doprowadzić, oczywiście. No, tu siatkę zwarzywiło z przyczyny znanej tylko grze, chyba że tu już ten zakręt jest. A, skręca tu już, okej. Okay. Ale kratkę mogło jeszcze prosto zrobić w tym miejscu. Ja bym się nie obraził. Pyk. O, jakoś... No w sumie... Dobra, niech tak jest. No tu za chwilę powstaną już jakieś budynki o średnim zagęszczeniu. I zobaczmy, czy my możemy teraz dołem tunel puścić sobie. Ale najpierw to jeszcze bym zrobił po tej stronie też drogę. Tą szerszą. Podobnie buduję tak jak w starych Citiesach, jednak hierarchia dróg to raczej ta sama będzie. Tak myślę. Ta tu przyciąga mi nie wiadomo do czego. Do tej bym chciał. Masakra po prostu to jest, wam powiem. Masakra. Masajkra. To budowanie, to przyciąganie. Jubel i w ogóle syf. No a zbuduję tak, żeby jakoś to pasowało, bo nie wytrzymam, po prostu oszaleję. Pyk, niech tak jest. I tutaj jedziemy sobie teraz, sobie tą drogę skręcimy. Picobello, picobello, albo nie picobello, a wyłączyć muszę te przyciągania, bo zaś nie będzie pasować. Pół odcinka produkcji drogi.
bo coś jest zważywione. Chociaż mniej więcej, żeby to wyglądało, nie? Kurczę. No trochę jestem zawiedziony tym, że nie ma tego przyciągania z autostrady. Tak elegancko, równolegle sobie szło budować bez problemu. A teraz trzeba z całą autostradą, najlepiej drogę, kurde, zrobić. Bym musiał wyburzyć i tym narzędziem równoległym budować, co jest dla mnie bez sensu. Bo ja bym chciał do istniejącej drogi już równolegle sobie zrobić, a nie do tej, którą powstaje dopiero. Ale jest git, myślę, że wygląda elegancko, zobaczmy. No, super, świetnie. Świetnie po prostu jest. Dajemy sobie tu dołem tunel teraz. Niech mają. Światła oczywiście obowiązkowo musiały powstać, nie? Do wnerwiania ludzi. Jak to tu działa? Może to może górą? Jak dołem się nie da? Dobra, górą. Na dół za stromo jest. To lecimy górą w takim razie. Pyk. No ale... Aha, z tamtej strony idzie, a z tej już nie idzie. Aha. Witamy w Cities. Witamy w Cities. A teraz idzie. A. Czyli raz idzie, raz nie idzie. To samo co w starych Citiesach, nie? Wszystko się zgadza. Dobra, ale mamy przejazd nad drogą. Ja bym mógł w sumie zbudować to swoje tradycyjne dziwne skrzyżowanie. Tylko czy ono się uda tutaj, na przykład w tym miejscu? Wiecie co? Spróbuję. Może zburzmy to. Inaczej zrobimy. Inaczej. Swoją tradycyjną recepturą starożytną to zbuduję po prostu. Albo nie zbuduję, bo już gra nie wie do czego ma przyciągnąć. O, teraz jest git. Okej. Okay. Tu. No jest to niby w linii prostej, tak? Teraz sobie damy wąską jednokierunkową z dwoma pasami. Nie wiem jaki odstęp dać, bo nie wiem na ile ta gra potrafi coś sensownego budować. Może tak spróbuję. Pyk. Teraz tu by było to samo, tylko tu jest odstępu kratki dwie i troszeczkę. Nierówny odstęp jest i to mnie boli. Jeszcze o pół kratki by musiało być. Dobra, wyłączymy wszystkie przyciągania na chwilę i gdzieś tutaj to damy. O, pyk, teraz włączymy je, zobaczymy jak zrobi gra. Gra nie zrobi, bo gra nie wie gdzie jest. Tradycyjnie, czyli tradycja w Citiesach. Nie wiem jak to zbudować, żeby było dobrze. Może tak dajmy. No kurczę, prawie ucelowałem, dobra. I teraz sobie damy tak. I ciekawe, czy da się radę do tego tu skrzyżować tam na dół. Spróbujemy. Przyciągamy do tego. Jest u góry? Jest. Ale na dół mi to zrób. Żeby ten wjazd jakiś sensownie powstał. Nie takie gówniok. Tak, mocno. Tylko wpuścić. Tak, do środka skrzyżowania. Jak to wygląda? No nie ma tragedii. Później te narzędzia jak będą dróg, to te pasy tu usunę. Chyba, że już mam. A już mam. Dobra, to pasy wypad. No, pasy tu nie mogą być. Okej. Wydaje mi się, że to nawet lepiej wygląda niż w starych Citiesach. Ta moja konstrukcja. Czy odczepi się ta droga, czy nie? Ile razy to trzeba klikać? 70? No a do środka skrzyżowania to wciśniemy znowu. No chyba gdzieś tu. Cyk. Buduję od góry, bo to nie wiem jak tu w tej grze działa. W Citiesach te starych inaczej działało, a tu działa inaczej. Dajemy do środka. Te skrzyżowania tu będą powywalane, bo brzydko w ogóle wyglądają. Zacznijmy od tego. To jest chyba bodajże środek. Tu jest środek. No i szyk, dobra, elegancko. Elegancko, pousuwajmy pasy, bo tu nie mogą być. Tu nie mogą być pasy żadne. Tu jest droga wyjazdowa. Akurat to usuwanie pasów to jest git, nie? To jest... Tylko ktoś już mówił, że one nie działają.
Znaczy, że usuwa pasy, a mieszkańcy i tak przełażą w tych miejscach. Już słyszałem takie wieści. Musimy odwrócić. Pyk. I tu musimy odwrócić. Pyk. Ciekawe, jak oni tu się będą zachowywać. I światła też tu trzeba wywalić, bo tu nie może być świateł na wlocie. Będą się blokować. Okej. Okay. Taki, kurde, zwykły... Ej, nawet wyszedł dobrze dosyć, mi się wydaje. Chyba. Mam takie wrażenie, że jest ok. Te wjazdy w ogóle są podjazdy takie delikatniejsze niż w starych Citiesach. Nie, nie są takie kwadratowe. To akurat wygląda lepiej według mnie. No i spoko. Mamy jakiś tu wjazd już. Piękny, fantastyczny. Sobie tu zbudujemy linię prostą. Zaraz wjedziemy do miasta. Drogę Medei. I budujemy. Od środka. Cyk. Kratki będą pewnie wybuchnięte, to można sobie wyłączyć to jedno przyciąganie, ponoć wtedy kratki lepiej działają. Ale widzę, że... A nie, bo tu jest zakręt, dobra, to działają, tu ładnie zrobiło. No i okej, okay, tutaj będzie tak i się będzie tu kombinować, co tu zrobić. Trochę się siatka zmieni. Od tej drogi będziemy lecieć. I myślę, że tak będziemy już według tego budować. A my sobie teraz po drugiej stronie nie postawimy już... Może najpierw się połączmy, żeby prąd i woda były. Na razie tak połączymy, wiecie, żeby było w ogóle. Ok. No i sobie tu już postawimy budynki. Cyk, na razy 3 czas, bo tu strasznie wolno czas w tej grze leci, jak wiecie. I sobie damy te o średnim zagęszczeniu już. Co mnie martwi w tej grze? Jest po prostu żałosna ilość modeli budynków, jeżeli chodzi o te największe, na przykład 6x6. Jest jeden, teraz taki budynek jak się zbuduje na tym kwadracie 6x6 o średnim zagęszczeniu jest tylko jeden model. To samo jest z tymi najwyższymi wieżowcami. A jeśli zauważyliście to jeszcze w jakichś innych budynkach, to też dajcie znać w komentarzach. Bo to jest dla mnie po prostu jakaś tragedia. Ja się czuję jakbym w jakieś demo grał, jak te budynki stawiałem ostatnio. No naprawdę, serio wam mówię. No, postawimy to. I jak tam z pracą wyglądacie? Jak wy wyglądacie z pracą? Może kamieniołom postawić? Jak myślicie, widzowie? Czekajcie, zerknę. Zaraz 17 minut. Może kamieniołom jeszcze wybudujemy gdzieś? Pytanie. Znaczy niby zapotrzebowanie na fabryki full. To można by w sumie spróbować. Tylko jeszcze raz na te zanieczyszczenia zerknijmy, jak one lecą tam. No to czyli kamieniołą by mógł być spokojnie gdzieś tu przy strefie tej fabrycznej ogólnie. Tylko ja bym musiał wiatraki przestawić. Ten transformator nam nie jest już potrzebny. Jego można wykasować. To można usunąć. Połączenie do handlu prądem. Wiatraczki sobie przesuniemy. Zobaczmy, czy jest jakieś miejsce, gdzie one będą... W sumie one są tu maksymalnie wydajne w tym miejscu, ale czy jak ja je przesunę, na przykład tu, nadal będą wydajne, okej, okay, tylko kurczę, ja je muszę tak postawić, żeby fabryk sobie nie zablokować, to może tu, cyk, i drugi przeniesiemy, a tu sobie kamieniołą postawimy, przeniesiemy wiatraki, a może przy drodze stać wiatrak, no to spoko. Nawet fajnie. Ja nie chcę słupów, ja chcę zejść pod ziemię i się tu podpiąć. Elegancko. Dlaczego nie przyciąga do słupa? Co jest? No co jest z tą grą już? A tu przyciąga. A tu nie czai, co ma zrobić. Aha. Nie no, świetnie. Nie wie gra, co ma zrobić tu, w tym miejscu. Nie, no brukiew. Dobra, nie gram w to. Nie gram, kuźwa, w to. Tu co chwilę coś jest zwarzywione. Tu się podłączyło, a prąd nie płynie. Czemu? Wyjaśni mi ktoś tą sytuację? Dlaczego prąd tam nie płynie? Chyba, że jak uruchomię grę. Płynie, dobra. I nie wiem czemu tu nie mogłem połączyć do tego wiatraka, ale to tylko wiedzą twórcy tej gry. Dlaczego nie mogłem wiatraków ze sobą podłączyć? Muszę do nich petycję napisać.
Co to jest? To jeszcze jakieś kable stoją. Wyjazd z nimi. A tu pod ziemią coś pewnie jest. Dobra, wypad z tym. Okej, okay. I sobie tu postawimy kamieniołom. Bo co? Bo możemy, nie? Że postawimy kamieniołom i na tym chyba sobie skończymy dzisiejszy odcinek, tak coś czuję. Znowu stówka mieszkańców przybyła, bardzo pięknie. Bardzo jestem dumny z tego powodu. A możemy kamieniołom w ogóle? Możemy. No właśnie, wziąłem za kamieniołom, a kurka... By było, że nie można. Może działkę dokupić, żeby większy był. No kupmy coś. Ziemi. Gdzie to miało być? Tu jest to. No, dwie krateczki na razie. Cyk, dokupujemy ziemię i wracamy tutaj. Okej. Teraz sobie postawię tu elegancko. Jakoś. Mam nadzieję. Z pomysł, jak go tu rozciągnąć sensownie. Czy ogólnie on nie musi być taki duży jak ten okrąg, nie? Po prostu będzie sobie stał i po prostu mniej miejsc pracy będzie. Jakoś tak to zrobię. To narzędzie to jest po prostu jakaś porażka, nie? Jak ja mam tym budować? Po chińsku? Boże święty. Boże święty. Na szerokość nie, tak z głową, może tu do tej ulicy. Fajnie, że te kąty 90 stopni łapie, to fajnie równo sobie można to zrobić, to mi się podoba. Myślałem, że to będzie zwarzywione, ale na szczęście nie jest. To akurat jest gites, że te kąty działają. Takie coś zrobimy, nie? Wystarczy im, myślę. Mogę to jakoś zakończyć? Jest jakaś opcja? Nie, gdzieś się kończy te punkty? Coś? Jest, nie, błagam, nie. Dajcie mi to narzędzie drugie, bo po prostu to od tego, co jest, to jest po prostu bezsens totalny, nie? Chwycę to, czy nie? Bo po prostu oszaleję za chwilę z tym. Może do tej ulicy dam? To inaczej bym to musiał zrobić. A od kiedy to takie małe idzie zrobić? Może stąd byśmy zaczęli? To czemu nie idzie? Co już się nie zgadza? No tu powinno iść na dół. Co jest? To przecież szło, no kurka wodna. Co jest teraz? No, już nie wie czegoś znowu. Już czegoś nie wie. Dobra, nie, to jest po prostu porażka, nie? Wiecznie coś jest zwarzywione. A wiecie co? Inaczej zrobimy. Ja sobie przymierzę od tej drogi. Po prostu drogę zbuduję. I do tej drogi będę budował. Będzie mi łatwiej. O. I może na tą wysokość. Szybko. Dobra. A drugie już tak jak pójdzie. Zobaczymy jak to wyjdzie. A teraz już nie ogarnia, gdzie jest linia prosta. Ja pierdzielę, no ja nie wierzę w to. Nie wierzę w to po prostu. Cyk, dobra. O, teraz dopiero wie, że kąt 90 stopni jest. Innego kąta nie ogarnę. Super. Co tu będzie? A no, trochę przed ulicą się skończy, trudno. Cyk. Będzie kamieniołom sobie powstanie. O, cyk. No gdzie to? Jezny. Nie dżadzini tam jest. Pyk, dobra, jest. Jakieś tu jeszcze sensacje? Ta droga, nie wiem, czy tam nie zostanie. W sumie, niech jest na razie. No i sobie już tu do kamieniołomu przyjdą pracować, nie?
Całe 4 osoby na chwilę obecną. No, 930 mieszkańców, czyli się cały czas sprawdzają. Coś tu się upgrade'owało, kurczaki się zlevelowały. Dobra, no i powstała nam tutaj strefa kamienia łupanego. Minus 2000, dobra, ale mieszkańcy się będą wprowadzać, będą pracować. O, zobaczcie, jak upgrade'uje szybko w ogóle ten kamieniołom od razu. Tylko niech oni przyjdą tu pracować, nie? Gdzie trzeba mieszkańców wprowadzić jeszcze. Jak tam nasz tu budynek pierwszy, fantastyczny. I zobaczcie, postawię teraz drugi jeszcze obok i się wybuduje taki sam. Jeszcze to wam pokażę na tym odcinku. 6 na 6, cyk. Zresztą kto był na live, to też widział, jak to działa. Pięknie, wszystkie budynki takie same. To jest coś pięknego po prostu. O, mamy 25 minut odcinka, troszkę dłuższy wyszedł, ale dobra. Pokażę wam jeszcze ten budynek i wtedy sobie zakończymy tu. Popatrzmy, jak ten nasz wjazd profesjonalny działa, albo nie działa. Nie chcecie z niego korzystać? Nie wjeżdżacie tędy do miasta w ogóle? Spoko. Głupi ja, nie? Jest jednokierunkowa, jednokierunkowa. A powinno ogólnie działać, nie? Ograniczenie do 30, narysowali. No, a pojawiaj ten budynek, bo widzowie czekają, jaki fantastyczny będzie. Bo jeszcze nigdy takiego nie widzieli w tej grze. Nie, no co za gra bezczelna, dwa postawiła mniejsze, no kurka wodna. Zbuduj 6 na 6, bo za chwilę, no. I ja pierdziele, ja tu czekam na budynek, a gra se dwa zrobiła różne. No co za burukiew, zwarzywiona. I to jest w ogóle razy 3 budowania, a ten budynek powstaje 4 miesiące. Dobra, zobaczmy co tam u innych słychać. O, brak klientów w sklepach, a pewnie sklep spożywczy, znając życie. Mogę się założyć. No, jak zwykle, w sklepie z żywnością braki. Nie wiem czemu, ale zawsze w tych sklepach jest darcie mordy. Ale mają kurczaki. Możemy zerknąć na produkcję? Nie możemy jeszcze produkcji sprawdzić. A już bym chciał, ale dobra. Mniejsza o to. Ważne, że mieszkańców przybywa, nie? Może jak się ten budynek wyprodukuje, to tysiaka będziemy mieli. Chociaż nie, oni już są chyba wprowadzeni tutaj. Dobra, zobojętnienie, a co wam nie pasuje? Przestronne mieszkania, 19. Stabilny zasięg służby zdrowia, dostępność wypoczynku. A jeszcze inne pierdoły się pojawią, jak oni się wprowadzą. No widzicie? Kolorek inny tylko. I tak to wygląda pięknie w tej grze. Dobra, także ja za dzisiejszy odcinek, za obejrzenie serdecznie wam dziękuję. Mówił was Błażej, kanał NerdTV 4K. No i zapraszam was na Discordy, na Facebook Nerdowie Błażeja. Wszystko dla widzów jest. W internetach, na TikTokach, gdzieś tam, Instagramach i innych znajdziecie mnie też pod pseudonimem NerdTV4K. Pamiętajcie, żeby sobie korzystać z Eneby, gry tańsze. Ja osobiście też korzystam, wszystko legit. I co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Zapraszam do aktywności, jak zawsze. I trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.